Dzień dobry, ponownie, słuchajcie. Dzisiaj na stole PW 7020. Zaraz będziemy patrzeć, co tu w nim było namieszane, ale na początek czółweczka. Wspieramy polski produkt. No i lecimy, słuchajcie, z rozbiórką. What the fuck? Co to jest? Wszystko w częściach. Tu jakieś tranzystory siedzą, słuchajcie. Czy one są sprawne? Zaraz będziemy tutaj coś, słuchajcie, testować. Sprawdzać. Przede wszystkim podłączymy, zobaczymy, co tu się dzieje. Czy tu, co tu jest na tych płytkach. Tu już widzę jakieś kondensatorki wymienione, a tutaj cała sterta, że tak powiem, części. Może odstawmy go, zobaczmy, co tutaj było wymieniane. Jacie, a ktoś napalił tranzystorów. Diodo. BD912, widzę oryginał. 912, nie oryginał, o. Łatwo można poznać, który oryginał, który nie. BD912 oryginał, kwadratowa obudowa, nie oryginał, ścięte rogi po dwóch rogach. Poza tym inny nadruk, ten chiński, taki teraźniejszy nadruk, ten starodawny sitodruk. No i z tyłu też się różnią, ale to mało ważne, słuchajcie. Jak wszystko ma grać, to i zagra na tej podróbie. 912, 911. Trzeba posprawdzać, co, dlaczego to tak. I telefon mam. No dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze trzeba w nim zrobić. Będziemy próbować go, że tak powiem, reanimować. Najpierw zmierzymy, z tego co widzę, bezpieczniki są wybrane, diody są starodawnego typu, ale 5-amperowe, także może tutaj będzie wszystko ok. Przede wszystkim co, wybieramy płytki wzmacniacza, mierzymy napięcia zasilacza i sprawdzamy tranzystory mocy, czy są sprawne, nie? Co tu na nich było robione? Na tej za wiele nie było robione, tutaj coś było robione. Jakieś rezystory, dobierany tranzystor był jeden wymieniony. BD140. Dobra, a na tym co? Kondensatory widzę już powymieniane. Zaczyna na takie same. Kondensatorki były tylko wymienione. Dobra, działam. Sprawdzimy tutaj wszystko po kolei i będziemy. Zobaczymy, czy głośnikowe jeszcze przy okazji. Dobra, działamy.
Dobra, więc tak, słuchajcie, zaczynamy mierzyć to. Otworzyliśmy już te dwie płytki, z tego co widzę, jedna była już robiona, druga jest do zrobienia. Przede wszystkim tak, musimy wyciągnąć te tranzystory mocy, bo są spalone, te rezystory od tego pierwszego kanału. No i dobra, i działamy, nie?
No dobra, a więc tak, słuchajcie, tranzystory są podstawione nowe, po podłączeniu jest normalne napięcie, tak jak ma być. Plus minus 38 V. Dwa rezystorki oprócz tego emiterowe były zjarane. No i dobra, i teraz tak, ten moduł, który był w całości, to był ten. Trzeba go przebadać będzie i sprawdzić teraz końcówki, czy zadziałają dwa. Dwie, znaczy. No i dobra. Czyli jednym słowem tak. Przemierzymy te moduły, najpierw zanim je wstawimy. I tu ile, tyle o ile trzeba będzie powymienić te kondensatory, bo jakieś luźne. No i dobra, działamy. No dobra, słuchajcie, jeszcze trzeba postawić prądy, bo harczy, jak słychać. Będziemy zaraz wystawiać tutaj prąd spoczynkowy. Chodzi o spadek napięcia na rezystorach emiterowych. No co, no, będzie poskładany, już gra. Przez żarówkę, ale gra. Żarówka miga sobie jak na dyskotece, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, prąd jest ustawiony tak jak ma być, 20 mV spadek. I teraz tak, podłączymy jeszcze oscyloskop. Podamy maksymalne napięcie. Przebadamy maksymalne napięcie w RMS-ie jednego drugiego kanału. Tutaj minus. Tylko muszę zapiąć moment. Zapniemy kanał lewy. Już nie idzie przez żarówkę, także już jest pełna moc. Ok. Ty co? Częstotliwość 992 Hz, czyli prawie 1 kHz. i 9. To jest lewy kanał. Teraz przepinam na prawy kanał. Momencik. Przepniemy na prawy kanał. Obciążenie też. Maksimum. 23,6 V, czyli jest identycznie 23,8, 23,6, ale to jeszcze kwestia jest balansu. No. Jest dobrze, dobra, nie będziemy więcej piskać, nie ma sensu składać, skręcać i uważam za skończony sprzęt. Zadziałający znaczy. Gdzie? Thank you.
No dobra, słuchajcie, teraz tak, może co tu bym opowiedział? No, zostały tak, wymienione lewa strona końcówki mocy. Wymienione zostały cztery kondensatory jeszcze w tej lewej końcówce mocy, ustawione prądy spoczynkowe i ustawienie ogranicznika na 45 W. W sumie ustawiłem ogranicznik, znaczy tak, żeby nie łamało sinusoidy przy 24 V, o, na tej zasadzie. Bo to ma ogranicznik zabezpieczenie tranzystorów przed zwarciem, przed krótkim zwarciem głośników, nie? No co poza tym było? Poza tym co? Przegląd, delikatne czyszczenie było potencjometrów i wszystko, jak słychać, graj i hula.